W Praszce można poczuć prawdziwą egzotykę. Wszystko dzięki wystawie w tutejszym muzeum. Przenosi nas ona do świata Ainów, azjatyckiego ludu łowiecko-zbierackiego, dziś zamieszkującego głównie japońską wyspę Hokkaido. Kultura Ainów sama w sobie jest dla nas bardzo interesująca. Jest to zupełnie coś innego niż to, co my znamy. Na wystawie są zarówno przedmioty takiego codziennego użytku, stroje, odzież, biżuteria. Myślę, że interesująca jest bardzo nasza tutaj znajdująca się na wystawie modelka, która obrazuje nam właśnie wygląd kobiet ainuskich z takim charakterystycznym tatuażem wokół ust. Wystawa została wypożyczona z Muzeum Miejskiego w Żorach. Mamy wystawę stałą Polskie Poznawanie Świata, gdzie pokazujemy polskich naukowców, którzy pracowali w różnych częściach świata. Bardzo często są to ludzie, którzy nie z własnej woli tam się znaleźli. Krótko mówiąc, byli to działacze niepodległościowi, którzy aresztowani, zesłani, znajdowali się najczęściej właśnie w Azji. W tym przypadku tutaj mówimy o Bronisławie Piłsudskim, starszym bracie Józefa. Został on skazany na katorgę i trafił na Sachalin, gdzie istniała już polska kolonia przesiedleńców. Przy okazji badań meteorologicznych na południu wyspy Bronisław pierwszy raz trafia na Ainów. Tam uczy się ich języka, zawiera małżeństwo z Ciusamą. To jest taka dziewczyna ainuska, która uczyła go języka ainuskiego z wioski Ai. No i z tego małżeństwa było dwójka dzieci, córka i syn. Tym sposobem Polak stał się jednym z najważniejszych na świecie badaczy ludu Ainów. Bronisław do nich podchodził tak, jak to się dzisiaj mówi, bardzo empatycznie. On próbował im pomóc w tych trudnych warunkach. Uczy uprawy zbóż, uczy solenia ryb, czyli konserwowania tego wszystkiego. Pisze za nich listy do władz rosyjskich. No i staje się takim, jak to nazwano, królem Ainów. Więcej na temat tej ciekawej postaci oraz samych Ainów można dowiedzieć się, odwiedzając muzeum. Nie jest to jedyna aktualna wystawa. Można tu również zobaczyć szopki z całego świata oraz wystawę poświęconą Adamowi Bilskiemu, zasłużonemu mieszkańcowi Praszki związanemu z Ochotniczą Strażą Pożarną. Dwie wystawy czasowe obowiązują do lutego. Świat Ainów do 25 lutego, wystawa z szopek do 28 lutego. Wiemy, że wystawa o panu Adamie Bilskim na pewno będzie się cieszyła ilością osób zwiedzających. Jest dłużej do 30 maja. Zapraszamy serdecznie, pracujemy od poniedziałku do piątku. Możliwość zwiedzania jest w godzinach od godziny 9 do 14:30. Zapraszamy do zwiedzania.